Witam ponownie w świecie Limbo. Kontynuujemy gierkę. Od razu przechodzimy do rzeczy. Zobaczymy, co dalej nas czeka. Dobra. Aha, tak, to tutaj było. Pierwsze co, to musimy iść po pudło. Tak, już pamiętam wszystko. Jak się, o, tak się włączało. No musisz to sunąć, chłopie. O. I teraz... teraz to na dół. Tak, to od razu uruchomimy, żeby to już było. Kurwa! Jezus Maria! Nie wiem, dzisiaj jakiś jestem naprawdę ospały. Zaraz dostanę kawę, to wiecie. Trochę odżyję. Jeszcze raz. Tylko co tam tej linie muszę zrobić? Wbiję na tą linę i... Czekajcie, jak to było? Ja to pudło muszę tutaj wziąć chyba. A nie, teraz to muszę uruchomić w górę. Mi się takie ubasiło. Dobra. 3, 2, 1. Kurwa! No nie! Połamał się kaleka. Dobra, jeszcze raz to samo. Nie. Ciężko te liny doskoczyć, no. Trzeba taki odpowiedni moment wybrać. Brakuje w tej grze, tak jak w Braidzie albo w Prince of Persia, cofania czasu. Tu jest za dużo śmierci. Dobra. Teraz szybko. Kurde, muszę ten moment złapać. Teraz. Ja pierdolę. Dobra. Zrobię tak, że zatrzymam teraz nagrywanie i dopiero włączę, gdy będę na tej linii. Witam ponownie, udało się skoczyć na linę. Teraz, szczerze mówiąc, nie wiem co zrobić. Tak. Dobrze, to jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Teraz. Dobrze, udało się. I teraz pytanie, co ja mam zrobić? Nie mogę nacisnąć ani strzałki w prawo, ani w lewo, bo zaraz skoczy. Mogę tylko w górę, w dół, a ta rura nic nie robi. Czegoś brakuje, tak jakby wody. Czekaj. No. Dobra, czyli odpowiedź nie jest na tej, na tym sznurku jeszcze nie. To jeszcze czegoś brakuje tutaj. Muszę... Tu nic nie ma, tu stąd wróciliśmy.
Zajebiście, udało się. Ja pierdzielę. Nareszcie. Jezus, tyle mordowania. Wiedziałem, że coś z tą miną trzeba zrobić. Po co w ogóle ta ryna tam była, to tylko dla zmyły. Ja z tą ryną tak kombinowałem. Co tam trzeba zrobić, po co ta lina jest? No ta. To było takie proste, a jednak tyle sprawiło problemu.